To bardzo ciekawe, bo miejsce nie jest przypadkowe. Hotel Kubus to właśnie tutaj w gościnnych progach tego hotelu poznaliśmy się z Radkiem Rogiewiczem kilka lat temu przy prezentacji partnerskich klubów biznesu. Pamiętam, siedzieliśmy przy stoliku, rozmawialiśmy o tym. Dla nas, dla fundacji jest to ogromne wyróżnienie móc być częścią partnerskich klubów biznesu, ale też i ogromna odpowiedzialność, dlatego że chcemy wprowadzać społeczną odpowiedzialność biznesu właśnie do relacji między fundacją, którą reprezentuję, fundacją ESPA, a biznesmenami. Nie zawsze jest tak, że biznesmeni wiedzą, o co chodzi w tej społecznej odpowiedzialności biznesu i tutaj my wchodzimy z naszą rolą, na początek edukacyjną, a później już taką praktyczną, gdzie możemy razem coś zrobić, współpracować też, nie tylko na rzecz naszej fundacji, ale na rzecz przede wszystkim drugiego człowieka. To nie tylko my jako fundacja potrzebujemy pomocy, ale to często biznes potrzebuje pomocy fundacji i tutaj jesteśmy, służymy swoją pomocą. Gala charytatywna, biznesowa, PKB wspólnie z Fundacją ESPA to no coś wyjątkowego. To jest kulminacja naszej rocznej współpracy, podsumowanie naszych wspólnych działań. Dlatego razem z PKB Fundacja ESPA w tym roku zdecydowała się, aby zwieńczyć, podsumować rok czasu naszych wspólnych działań, wspólnej pracy. No i jesteśmy na wydarzeniu, które ma ponad czy blisko 200 osób, mnóstwo nowych rozmów, nowych firm, nowych biznesów, ale też, co wierzę, dla nas nowych relacji z Fundacją ESPA, po to, aby pomóc ludziom, po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej, po to, aby biznesy prowadzić w sposób jeszcze bardziej elementarny, kompleksowy i żeby jak najwięcej fajnych relacji z tego wyszło. Cieszymy się, że mogliśmy w gościnnych progach hotelu Kubus zrealizować to wspólne przedsięwzięcie.